Partnerem programu jest producent opon marki Sailum. Witajcie najmilsi, pora podsumować wydarzenia Grand Prix Meksyku. Ja wiem, że było wiele tutaj gniewu i wściekłości na to, co się wydarzyło. Powiem szczerze, tak bardzo jak było to smutne, mnie ostatecznie ten wyścig ucieszył, dlatego że po prostu z weekendu na weekend my widzimy coraz bardziej na dłoni coś, o czym no, część z nas tutaj w tym gronie, większość tak naprawdę, wiedziała od początku sezonu, tylko teraz to się już robi tak bardziej, no co tu dużo mówić, bezczelne. I no, przekraczane są kolejne granice absurdu, kiedy się mogło wydawać przy poprzednich weekendach, że już bardziej się nie da, no to się okazuje, że się da. Natomiast no, przynajmniej to, co jest no, dobre w tym wszystkim, poza tym fenomenalnym pojedynkiem, jaki Robert stoczył z George'em, to jest to, że po prostu no, prawda wypływa tak na wierzch jak nigdy wcześniej. Po prostu, a może inaczej, szambo wybija. Tak bym to miał. Niestety nieelegancko, ale inaczej nie można tego nazwać. Ale do tego wszystkiego przejdziemy. Na pierwszym kółku prawie się zdecydowało to, że Robert będzie przed George'em, dlatego że no to pierwsze kółko Robert skończył przed George'em i przed Grożonem. Pomimo problemów z silnikiem na starcie. I George miał znów dużą przewagę prędkości w wyścigu, nie tak dużą jak w kwalifikacjach, ale ona była dość widoczna. Natomiast na tym to, że no po pierwsze, auto się bardzo zmieniło między sobotą a niedzielą, do czego jeszcze przejdziemy, natomiast jakoś tam jechało, natomiast na tym to, że przede wszystkim bardzo, bardzo ciężko się wyprzedza i bardzo ciężko się jedzie za kimś ze względu na kwestie właśnie na wysokości, na to, że jest rzadkie powietrze, wtedy się robią problemy z chłodzeniem, problemy też z oponami bardzo duże, więc no, mimo tego, że George miał wiele lepsze tempo, de facto był bezsilny. Zapytać się, jak się to się stało, że wyprzedził George'a. No cóż, wicie, po prostu wicie, rozumiecie. Co prawda zapomniał, jak się jeździ, ale miał trochę lepiej dogrzane opony, bo George zjechał okrążenie później. No raz, a dwa, no wiecie, to było po prostu zajebiste wyprzedzanie, co tu dużo mówić. Naprawdę doskonały manewr, taki no, świetnie wymierzony. Zastanawiałem się, czy Robert po prostu pod koniec sezonu nie zmienił trochę podejścia i nie uznał, że okej, no. Kilka wyścigów do końca, zespół gra tak jak gra. Wydaje mi się, że połowę sezonu temu być może Robert by nie zrobił tego ataku. No bo no wiecie, żeby nie ryzykować, żeby być mądrzejszym i tak walczymy o czapkę gruszek, więc nie ma sensu. Natomiast w tym momencie, kiedy jest końcówka i odbyła się taka gra, no to, no, no to zadecydował, że zrobi inaczej. Jeszcze było coś dość ciekawe, jak George jadąc z tyłu dostawał mocniej na dublowaniach, co pokazywało też, jak Robert jadąc zazwyczaj za George'em, no, no traci więcej czasu, dlatego że jest dublowany jako pierwszy. Tak czy inaczej, George nie mógł nic zrobić, żeby wyprzedzić Roberta, no ale jeszcze ma swój zespół, Williamsa, prawda, swój brytyjski team, więc najpierw Robert miał opóźniony pit stop o 3 sekundy, może się zdarzyć oczywiście. Potem coś, czego się Williams nie spodziewał, Robert mimo, że wjechał z tyłu, no po prostu zaatakował George'a i go wyprzedził. No manewr był kapitalny, zanurkowanie, George uznał, że to był naprawdę dobry manewr, po prostu no, doskoczył z tyłu, zrównał się nim bok-bok. Przejechali bok-bok zakręty, Robert miał lepszą linię po prostu, był bardziej z przodu i przy przejeździe wyszedł na zewnątrz. No to był właśnie ten moment, kiedy mi się wydaje, że być może 10 wyścigów temu Robert by może zostawił miejsce George'owi. Nie wiem, czy też by się wbił, a tak po prostu dojechał idealnie, elegancko do krawędzi, wiedząc, że George ma z tyłu jeszcze wyasfaltowane pobocze i że de facto decyzja o tym, czy wjedzie poza zator, czy nie, zależy od George'a. Tak się jeździło w dawnych czasach i bardzo ładnie wyegzekwowane wyprzedzanko. Mi się wydaje, że George się też nie spodziewał tego ataku. Dlatego, że jest przyzwyczajony, nie? Że raczej nie powinien oczekiwać, że Robert może być dla niego w jakikolwiek sposób groźny poza startem, o co też, jak się wydaje, o co też w tym wyścigu nie musiał się martwić. Potem George znów nie był w stanie zaatakować Roberta. Były momenty, po prostu tak jak Jojo sam to ujął. Był blisko, ale potem od razu odjeżdżał, no bo znowu temperatury idą w górę, opony idą w górę, naprawdę nie ma sensu jechać blisko. Ilekroć dodawał gazu, a szczególnie jak już wyszedł przed Roberta, czy inaczej został puszczony przed Roberta, no to wówczas widać było, że to tempo miał o wiele lepsze, no ale na tym torze to nie zadziałało. Magia Meksyku, prawda? Ona tutaj nam bardzo pomogła. Bądźmy wdzięczni czyni temu torowi, bo on bardzo dużo nam pokazał właśnie dzięki tej wysokości. Dzięki temu to się wszystko tak poskładało, że mogliśmy zobaczyć to, co było widoczne jak na dłoni i zmusił zespół do takich, a nie innych drastycznych zadań. Oczywiście potem drugi pit stop Roberta, z uchodzące powietrze z opony, tak to tłumaczono. Robert co prawda przez radio zgłaszał, że nic nie czuje, no ale wiecie. Czujniki pokazały. No to został ściągnięty i na szczęście dla George'a, szczęśliwie z zbiegiem okoliczności, no, Robert znowu był w tym wyścigu
z tyłu, chociaż moim zdaniem, szczerze mówiąc, de facto był w tym wyścigu o wiele, no był w tym wyścigu lepszy od Georgia, tak? I to zarówno na starcie, potem jak wyprzedził w tych warunkach, w jakich jeździ, ok. I teraz co wypowiedzi Roberta? Bardzo ciekawe. Dziwna sprawa, na okrążeniach wyjazdowych na prostą startową samochód jechał kompletnie inaczej niż wczoraj. Magia. Przed startem powiedziałem, że wyczucie jest znacznie lepsze i rytm wyścigu nie odstawał o 1,5 sekundy od tempa mojego kolegi z ekipy. Zapewne lepiej przespałem noc. Takie sarkastyczne stwierdzenie Roberta. No tak, no bo to ludzie się doszukują tutaj jakichś dziwnych powodów. Dave Robson znowu zwalał wszystko na opony, bo to jest najłatwiejsze w tym sezonie zwalić, że kierowca opon nie czuje, prawda? Kierowca, którego ludzie z Bridgestone'a zazdrościli Michelinowi w 2006 roku, jak Robert szykował opony dla BMW i generalnie testował opony. Kierowca, który zawsze świetnie czuł samochody, wózki i tak dalej, nagle nie czuje opon, wiecie, bo po tylu latach w tym sporcie przestał czuć opony. Logiczne, prawda? Proste. Natomiast jeśli myślicie, że to była kwestia taka, że kwalifikacje się jedzie na oponach miękkich, a w wyścigu no, jechało się na mediumach i na twardych, no to nie, dlatego że okrążenia wyjazdowe robi się na softach, robili kierowcy, sprawdzałem to, więc no, Robert wyjechał na tych samych oponach, na których jechał do kwalifikacji i nagle auto prowadziło się zupełnie inaczej. Natomiast moi mili, w tym sporcie jest tysiąc innych sposobów nie do udowodnienia, które zna czasami tylko kilka osób znając to konkretne auto, żeby się upewnić, że na przykład na tym etapie ktoś będzie z tyłu, a na innym może trochę mniej z tyłu. Bo jestem przekonany, że już samo auto tak czy inaczej jest trochę bardziej za George'a samochodem, to widać przez cały rok, natomiast w kwalifikacjach różnie może wyjść, szczególnie na takim torze, coś tam może nie pokleić jednemu kierowcy, więc być może ta różnica naturalna z samochodu wynikająca nie jest zbyt bezpieczna. Ale zawsze da się coś zrobić, żeby się upewnić. Ale jak się przekombinuje, to wtedy wychodzą jakieś takie abstrakcyjne różnice, typu właśnie 1,3 sekundy, prawda? To oczywiście moja spiskowa teoria dziełów, to nie słuchajcie tego, głupoty wygaduję. O starcie, Robert. Miałem drobny problem na starcie. Silnik nie dawał pełnej mocy, więc przez 3/4 głównej prostej czułem, jakby jej brakowało, ale na ostatnich 200-300 metrach nagle miałem już wszystko. Przypadek. Pewnie nie umie też wciskać gazu, jak sądzę. To byś by się z tego brało. Potem podjąłem całkiem dobre decyzje na pierwszym okrążeniu. Pierwszy stint był po prostu oszczędzaniem opon. Tłumaczy dalej Robert. Jak straciłeś pozycję na rzecz George'a? Przedłużył nam się pit stop. Chyba jakiś problem z prawą lub lewą tylną oponą, więc George'owi udało się wyjechać przede mną. Psuję z pytam Roberta, powiedział, że stracił około 3 sekund na tym pit stopie. Tak akurat, żeby wyjechać z tyłu. No ale niestety cholera nie poddawał się. No bo nie. Znowu, specyfikator. Na innych torach nie miałby szans, natomiast tu w Meksyku problemy z dogrzewaniem większe niż zazwyczaj. No to było takie, no po prostu trudny tor generalnie. Walka z George'em była bardzo ekscytująca. Ja pytam, jak zdołałeś go pokonać? Bardziej dogrzane opony? No tak. Przede wszystkim z normalnym pit stopem George nigdy nie znalazłby się przede mną, to zaznaczy Robert. Wybronił się przed zakrętem numer 1 i przed zakrętem numer 4. Później taką półzmyłką udało mi się go wyprzedzić w zakręcie numer 6. Nie był pewien. Nigdy bym się tam nie pchał, gdyby on nie zostawił mi miejsca. Wydaje mi się, że ten trik polegał na tym, No wiecie, Robert jest naprawdę wybitnym kierowcą generalnie, co pokazuje jego cała kariera. I mam niesamowity racing brain, świetnie rozumie i kojarzy, co się dzieje, czy to na OS-ach, czy na torze. I świetnie, no mam... Racecraft zawsze była z jego największych... No generalnie wszystko miałem na bardzo wysokim poziomie, ale Racecraft, takie czucie, co się dzieje na torze i tak dalej, granie psychologiczne, rozgrywki, no prawdopodobnie był na tyle z tyłu, żeby George uznał, że nie zaatakuje, ale na tyle blisko, żeby móc go jeszcze doskoczyć, tak mi się wydaje, tak to sobie tłumaczę ten pół zbyłkę, tak? Ten pół podstęp. Ja dalej dążę. Czy przed drugim pit stopem czułeś, że coś jest nie tak z samochodem? Gdy mówiłeś przez radio, zdawałeś się zdziwiony decyzją o pit stopie. No nie czułem. Skoro mówiłem, że nie czuję, to nie czułem. Z reguły przez radio się nie kłamie. No, szczególnie jak rozmawiasz z zespołem, prawda, i nie chcesz, żeby cię ściągnęli na pit stop, którego nie potrzebujesz. To raczej bym nie szukiwał. Czy masz jakieś wyjaśnienie tej dzisiejszej poprawy tempa? Może to kwestia temperatury powietrza? Gdy wyjeżdżasz z garażu i już w pierwszych dwóch zakrętach wyważenie bolidu i to, jak go czujesz, jest kompletnie inne niż wczoraj i wraca do normalności, to nie może być kwestia temperatury.
Temperatura nie wpływa także na pierwszych 300 metrów na prostej startowej. To jest ciekawe, bo nie pytano o te 300 metrów, Robert, ale na tych 300 metrach pierwszych coś się zadziało, nie ze względu na temperaturę. Musimy to zrozumieć, ale nie był to pierwszy raz i tyle. Wiedziałem, że w wyścigu tempo będzie lepsze, bo miałem znacznie lepsze wyczucie. Gdy masz więcej przyczepności i wyczucia, jedziesz lepiej. Myślę też, że w takich wyścigach, gdzie musisz dużo zarządzać tempem i innymi rzeczami, jestem w stanie trochę zasmakować problemów. Przepraszam, nie zamaskować, mam się zmęczenie. Jestem w stanie trochę zamaskować problemy, ponieważ każdy musi oszczędzać opony. Jestem w stanie trzymać się ich bliżej, ale gdy musisz pojechać na 200%, po prostu nie mam przyczepności. Tu chodzi o tę różnicę, prawda, między tym, że są wyścigi, w których faktycznie trzeba bardzo oszczędzać, uważać na samochód. Wtedy nie jest ważne, żeby jechać na 100% tempa, czy jak tu Robert na 200%. W momencie, kiedy trzeba jechać w kwalifikacjach, no to wówczas ten permanentny brak przyczepności jest po prostu uderzający i tyle. Kolejna fajna rzecz. Przed Austin masz jakieś oczekiwania? To zależy, jaki będzie samochód. Jeśli będzie taki jak wczoraj, to tak. To tak, jak tu straciłem 1,2 sekundy, to tam będą to 2 sekundy. Jeśli będzie taki jak dziś lub na Suzuce, to z pewnością mogę być bliżej, ale kto wie. To zależy od tego, jak dobrze się wyśpię. Kolejny żarcik. Teraz chcę powiedzieć, ja oczywiście nie doszukuję żadnych spisków. To była niekoniecznie się seria zbiegów okoliczności. To znaczy tak, najpierw 0,2 sekundy straty do George'a w piątkowych treningach. W jednym, bo Robert jechał tylko jeden pierwszy raz w życiu na tym torze. Gdy zespół zbiera dane na przyszły rok i też próbuje dostroić samochód do torów, na którym jest szczególnie ciężko dostroić samochód, więc warto mieć dwa samochody i jakieś miarodajne dane. Wtedy 0,2 sekundy, potem mamy kwalifikacje, w których już nie zbierasz takich danych, bo już jest wszystko przygotowane, tak? Nie zmienisz ustawień przed wyścigiem. I nagle to właśnie ta amnezja, 1,3 sekundy straty do George'a. I teraz tak, bo ja było o tym duże dyskusje, takie naprawdę przezabawne, bo Robert się nie pojawił w stosunku z piątkiem, więc niektóre osoby dowiedziły, znaczy ja wiem, można błądzić, niektóre osoby z taką pewnością w ogóle i takie nawet szyderę, że o, przecież to Robert nie przyspieszył, wiesz, że co ja tutaj, że amnezja istnieje w takim etapie sezonu, kiedy tyle razy się wydarzyło. Więc moi mili, nawet jeśli nie potraficie, bo nie trzeba, nie każdy musi zauważyć różnic w prowadzeniu samochodów, które są bardzo widoczne były akurat tutaj, było pokazane jeden po drugi Robert i George i widać było, jak inaczej muszą jechać samochodem, nie po raz pierwszy w tym roku, nawet jeżeli tego nie widzicie, to tak, w kwalifikacji są inne mody silnika, więcej mocy i to nie jest o 3 konie więcej i to nie jest tylko sama topowa moc, generalnie po prostu lepiej jedzie silnik i mniej paliwa w zbiorniku, bo nie robi się symulacji kwalifikacji z pustym zbiornikiem w treningach, tak? Starasz się trochę zamaskować kilogramów parę w tę czy w tę. Więc de facto, jeżeli Robert miał taki sam czas w kwalifikacjach jak w piątkowym treningu, a samochód tylko z tych dwóch powodów miał szybszy i sam chciał jechać szybciej, bo nie jechał na 100% w treningu, no to no nie trzeba być jakoś szczególnie inteligentnym, żeby zdać sobie sprawę, że tak naprawdę no to pojechał wolniej niż w treningu, bo czas jest taki sam, ale bolid powinien być o wiele szybszy. Ale nie był, bo był wolniejszy. Więc pozdrawiam te osoby, które tak pouczają z góry. No i logika wskazuje tylko jedno. Kierowca znaczy no, bolid jest znacznie wolniejszy, tak? Po prostu, tak czy inaczej. No, chyba, że kierowca po prostu jeszcze, bo to, szczerze, to jest wolniej, tak? Ten sam czas, co w treningu, znaczy, że kierowca jedzie wolniej, w skrócie. Zapomniał, nie? Amnezja, więc obronię tej, znowu tej amnezji. No i potem te zbiegi okoliczności. Nagły powrót wyczucia w niedzielę, brak mocy na starcie, przypadkiem opóźniony pit stop o 3 sekundy i uchodzące pojutrze z koła, czego nie czuł kierowca, chociaż fakt jest taki, że mimo tego, że kierowca tego nie czuł, to Pirelli potwierdziło, że w oponie był jakiś fragment włókna węglowego w oponie. Tak usłyszałem od Pirelli. Więc ten ostatni pit stop, no okej, okay, no szczerze, to jest i tak, no, my tego nigdy, żadnej z tych rzeczy nie jesteśmy w stanie nigdy, tylko zespół wie tak naprawdę, co się dzieje w 100%. No w każdym razie tak czy inaczej była to po prostu taka seria zbiegów okoliczności. Nic innego. Cóż innego mogło to być. George stawił się na wywiadach trochę speszony, mówiąc szczerze. No, dość dużo się rzeczy obcuje z George'em, którego, jak mówiłem, lubię. Nawet bardzo. I którego talent
podziwiam, bo uważam, że jest naprawdę bardzo zdolnym chłopakiem. Musi jeszcze się ogarnąć na to, że trochę nabrać doświadczenia właśnie w takich rzeczach, jak poruszanie się na to, że walka z innymi kierowcami. Bo jak się jeździ całą karierę z przodu i potem nagle jeździsz z tyłu, to jak to ujął Robert kiedyś, to są dwa zupełnie inne wyścigi. Jak jedziesz z przodu, jak jedziesz w środku stawki, to trzy nawet. Jedziesz z tyłu, to naprawdę zupełnie inaczej się człowiek ściga i tego George nie doświadczy, więc takich rzeczy musi się jeszcze trochę nauczyć. Generalnie jest mega, mega dobry. Natomiast widać było, że po tym wyścigu, że taki jest trochę inny niż zazwyczaj. Nie wiem dokładnie z jakiego powodu, bo miał kilka różnych. Natomiast jak on to relacjonuje? Co się stało na starcie? W pierwszych trzech zakrętach znajdowałem się we właściwym miejscu i czasie, więc nadrobiłem wiele pozycji. W kolejnych trzech zakrętach byłem w złych miejscach i w złym czasie, więc straciłem je wszystkie i jeszcze jedną na rzecz Roberta. Cały wyścig spędziłem siedząc za plecami Roberta, ale potem on miał chyba problem pod koniec wyścigu. I gdy tylko miałem przed sobą czysty tor, tempo było naprawdę bardzo mocne. Jestem przekonany, że gdyby udało mi się utrzymać pozycję po starcie przed Magnussenem i Giovinazzi, to mógłbym ją utrzymać. No tak, gdybym się udał do samego końca, tak? Gdyby się nie dał wyprzedzić się na początku. Czy były intencje w zespole, zgadnijcie, jakie narodowości pyta to dziennikarz, aby zamienić was miejscami, jeśli jemu brakowało tempa? Skoro jemu brakowało tempa? Nie. Musimy to przedyskutować. Będąc na tej pozycji, oczekiwałbym od zespołu, że zamieni nas miejscami i potem jechałbym własny wyścig. Mogliśmy dychać znacznie wyżej, gdybyśmy to zrobili. Oba rozwiązania mają wady i zalety. Musimy znaleźć rozwiązanie. Jaki jest najlepszy sposób, aby robić postępy? To jest najlepszy sposób, a znaleźć rozwiązanie, jaki jest najlepszy sposób, żeby robić postępy i żeby wszyscy byli szczęśliwi. Mi się wydaje, że to Williams jedna rzecz, której nie może zrobić w tym momencie i nie chce, no to już otwarcie na świecie pokazać komendą George is faster than you, że regulowana jest kolejność między kierowcami. To wszystko jest robione w białych rękawiczkach. Chociaż one są już bardzo brunatne mocno, no ale są takie próby, żeby tylko, bo to jest taka ideologia słowa, jeżeli coś nie padnie słowem, to mimo wszystko, że cała reszta, oni tak myślą, oni tak funkcjonują, jeżeli cała reszta pokazuje coś innego, jeżeli my powiemy tak i tak, no to my mówimy tak i tak i w tym jest logika, bo ostatecznie no to oni wiedzą, jakie to są samochody i ich słowo jest... Chociaż jest to czasami już naprawdę na granicę, poza granicą i zaklejanie rzeczywistości, no to jeszcze w tej kulturze, no jak coś powiesz, no to nie wypada, no to ty jesteś właścicielem zespołu, tak, czy zarządem inżynierem i to ty mówisz. Natomiast w momencie, kiedy już to otwarcie powiesz i pójdzie w radio, w eterze, że puść Roberta, no to wtedy to jest zostało powiedziane, to nie do końca tak działa, więc to jest, wydaje mi się, problem. Stoczyliście twardą walkę z Robertem. Tak, dobrze mnie wyprzedził, nurkując na hamowaniu do nawrotu. Zawsze... Jedzie się ciężko, gdy wyjeżdżasz na tor na nowych oponach. Wykonał dobrą robotę. Czy miałeś za zimne opony? Ja dopytuję. To było normalne. Ciągle się ślizgasz, a potem dojeżdżasz do trzeciego sektora. Jest tak bardzo wolny, a strefa DRS jest w fatalnym miejscu, na wyjściu z wolnego zakrętu, więc nie mogłem rekontrować z DRS-em. Jak wyglądało twoje tempo w porównaniu z Robertem? Bo czasami traciłeś, potem błyskawicznie nadrabiałeś. To ja znowu pytam, bo no było ten efekt, prawda, że... Na tym torze nie było szansy, by go wyprzedzić. Trzeci sektor jest wspaniały dla fanów, ale fatalny dla ścigania. Bywało, że jechałem tuż za nim, ale wciąż nie mogłem go wyprzedzić. Jechałem jak jojo. Nie było sensu trzymać się sekundę za jego plecami przez cały wyścig, bo zniszczyłbym opony. Dlatego odpuszczałem, znów atakowałem, ale definitywny to tempo na koniec. Możesz zobaczyć ostatnich 7 okrążeń. Było ekstremalnie mocne. Czyli jeszcze raz George podkreśla, że de facto był Roberta o wiele szybszy, ale nie mógł go wyprzedzić ze względu na to, na specyfikę tego toru w Meksyku. Tyle jeśli chodzi o Williamsa. Zobaczymy, co się wydarzy w trzech ostatnich wyścigach. Ja bym w zasadzie nie oczekiwał nic więcej. Natomiast zastanawiam się, czy może być coś gorzej, bo kiedyś już się wydaje, że nie można bardziej, no to jesteśmy przekonywani, że można bardziej. Więc aż się strach się bać, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych. Przejdźmy do reszty stawki. Na początku start. No była ta obawa, że Leclerc zostanie wyprzedzony, podobnie jak w Rosji w slipstreamie, bo rozpęd do pierwszego zakrętu jest długi, natomiast no tutaj ze względu na niższe opory powietrza prawdopodobnie ten efekt cienia aerodynamicznego nie był aż tak duży. Plus Leclerc już ruszył dobrze. Oczywiście odziedziczył pole position po okarze dla Maxa Verstappena. Vettel też ruszył dobrze, ale jakoś nie za bardzo mógł go zaatakować. Plus jeszcze musiał się bronić przed atakiem Hamiltona. Co mówił, że nie widział go, no ale do tego za chwilę przejdziemy. Natomiast
No potem Leclerc został wezwany na pit stop dość wcześnie i zmieniono mu opony na te same, na mediumy, co oznaczało, że będzie musiał zjechać na pit stop jeszcze raz. No i to była, okazało się, strategia słaba, aczkolwiek wszyscy przyznają przed wyścigiem, że wszyscy chcieli, czołówka chciała jechać na dwa pit stopy. Vettel tłumaczy, że chcieli pokryć obie możliwości i w tym wypadku wygląda na to, że tak naprawdę Leclerc dostał strategię preferencyjną, dlatego że jeśli i Mercedesy, i Ferrari, z wyjątkiem Vettela, chcieli pojechać, raczej uznawali, że jest szybszy przejazd na dwa pit stopy, no to Leclerc tak naprawdę miał preferencyjną strategię. To Sepp miał ryzykować przejazd na jeden pit stop. Okazało się, że w przypadku rozgrywki między kierowcami Ferrari było to zwycięskie, no bo Leclerc dojechał dopiero na czwartej pozycji, a mógł ten wyścig wygrać. Mieliśmy też ten Lewis kontra Sepp. Sepp tłumaczył to, że w ten sposób, że po prostu i to jest bardzo wiarygodne, dlatego że na starcie nie możesz mieć cały czas oczu dookoła głowy, nie możesz widzieć wszystkiego naraz. To jest bardzo ciężka sprawa. Więc po prostu, że taka była dla niego naturalna linia jazdy i że przycisnął Lewisa. Lewis temu powiedział, że patrzy, że go spycha, że go spycha jeszcze dalej, poza linię, już na trawę. Nie wyrażał pretensji z tego powodu, natomiast ewidentnie podkreślał, że tutaj Sepp, powiedzmy, nie pojechał ten. Sepp powiedział jeszcze raz, że go nie widział, ale zapewnił go, że gdyby go widział, to zrobiłby to samo, co mi się bardzo podobało. Bo moim zdaniem na starcie myślę, że to uchodzi, nie? Jak jesteś z przodu, tak? Bo Hamilton nie był bok w bok, Hamilton był za nim bardziej, więc to takie, moim zdaniem to twardy manewr, ale mieszczący się w granicach, na starcie moim zdaniem w granicach tego, co jest akceptowalne. Sepp mówił, że jechał, bo tak mu było lepiej pojechać i potem po prostu spojrzał w prawe lusterko, w lewe lusterko i dopiero wtedy zobaczył Lewisa. Tak to tłumaczył on. Potem mieliśmy ten pojedynek Max kontra Lewis, który był bardzo taki znaczący. Szczerze mówiąc, między zakrętem numer 1 a 2 zdziało się naprawdę bardzo, bardzo dużo i był ten moment, kiedy Lewis zakładał potężną kontrę. To jest taki mega kierowca, to jest niewiarygodne, że w takim momencie, w takiej sytuacji, tutaj Vettel, tutaj Leclerc, tutaj z Max Verstappen, on auto stoi mu prawie bokiem i on to wyratował. Fajnie to opowiadał Vettelowi na konferencji, mówił, że ten, że Sepp śmiał się, mówi, ale prawie cię zdjąłem z toru, że ledwo to wyratował. Niesamowita, fajna, twarda walka. I ostatecznie trafił swój na swego. To Max musiał zakończyć wyjazdem poza obręb toru ostatecznie w tym pojedynku, ale to też się zdarza i Max też nie miał za bardzo pretensji. To była walka po prostu po starcie i moim zdaniem bardzo fajna, trochę poza granicą, na bardzo trudnym torze. Pierwsze okrążenie, pierwsze metry tak naprawdę na torze, na którym się jedzie bardzo, bardzo ciężko. Wszystko to było w granicach tolerancji. Mimo tego, że uszkodzony wyszedł z tego Lewis Hamilton. Natomiast potem była cała dyskusja i Lewis opowiadał dużo o tej walce. Jeśli widzieliście poprzednie wyścigi, zawsze zostawiam Maxowi dużo miejsca. To najmądrzejsza rzecz, jaką możesz zrobić, ale w tym momencie nie było za dużo miejsca do zostawienia. Lewis mówi, że tracił dużo czasu po uszkodzeniu tej podłogi. Możliwe, nie chcę nagrywać słów sześciokrotnego mistrza świata, ale Lewis lubi nabijać jeszcze większy hype do tego. Jest niesamowity, ale mu to czasem nie wystarcza, więc lubi jeszcze dopowiadać, że to jest jeszcze bardziej niesamowite. Ja nie wiem, czy mając uszkodzoną podłogę, jadąc Mercedesem, który nie był najszybszy w tym wyścigu, byłby w stanie dowieść opony po tak niesamowicie długim stincie, co zaskoczyło wszystkich do mety i wygrać ten wyścig. Myślę, nie wiem, odnoszę wrażenie, że to nie było aż tak dużo, ale tutaj to jest moja spiskowa teoria dziejów. Nic nie mówiąc Lewisowi, który pojechał fenomenalny wyścig po fenomenalnej decyzji Mercedesa. I było znowu pytanie, czy traktujesz Maxa inaczej niż innych w odniesieniu do tego, że zostawił, że Maxowi się stawia więcej miejsca. A Lewis, yep. Dłuższa pauza. Myślę, że każdy kierowca jest trochę inny. Jedni są mądrzejsi, inni są bardzo mądrzy i agresywni, a inni silly, durnawi, tak? Silly goose. To nie jest taki idiota czy kretyn, ale taki silly, głupiutcy. Nabierając doświadczenia, ścigając się z innymi kierowcami, niektórym dajesz więcej przestrzeni. Innym nie musisz, ponieważ szanują cię, tak? Ja jestem respektu, że po prostu, że jeżdżą z jakimś tam szacunkiem dla rywala, niekoniecznie dla ciebie, ale po prostu, że dla rywala. Ale Max, z Maxem jest bardzo prawdopodobne, że się zdarzycie, jeżeli nie zostawisz mu dodatkowego miejsca. No trochę go traktuję jak dziecko specjalnie troskim, więc szczerze, dlatego, że także na to, że trzeba naprawdę uważać na tego chłopaka. No ale z drugiej strony, co tu dużo mówić, Max sobie na to zasłużył. Więc w większości przypadków po prostu to robisz.
Nie sądzę, że to jest intencjonalne, czy nic takiego. To po prostu... to chodzi o taki rodzaj przyciągania, to jest dość ciekawie to ujął. Mimo to udało mi się utrzymać samochód w jednym kawałku i jadący prosto. Na szczęście. Fajnie. Fajnie opisuje te kwestie właśnie tego walki z Maxem i tej dynamiki między kierowcami. Bardzo lubię takie rzeczy i takie opisy, bo to się wszystko odgrywa naprawdę. Real time, 1:1, ułamki sekund na decyzję i to są ludzie w tych samochodach, którzy mają różne przyzwyczajenia, możesz od nich oczekiwać różnych rzeczy. Trzeba ogromnej inteligencji i brain power, czyli tego przerobu umysłowego, żeby takie rzeczy ogarniać, kiedy się jedzie czymś takim niewiarygodnie szybkim samochodem w takich sytuacjach po starcie, kiedy serce bije 170-200 uderzeń na minutę. No, Lewis po prostu jest wybitny kierowca, co tu dużo mówić, naprawdę ogarnia fenomenalnie. Nie tylko zresztą to, dlatego że potem była decydująca strategia Mercedesa. Max spadł, potem się jeszcze zdarzył z Walterim, znaczy inaczej, wyprzedził Walteriego, Walteri go pyknął w tylne koło i pękła mu opona, więc stracił jeszcze więcej czasu, musiał jechać na jeden pit stop. Zastanawiałem się, czy Walteri nie powinien dostać kary za to, dlatego że uderzył przed nim skrzydłem w jego tylne koło, będąc po zewnętrznej. Max go tłumaczył, mówił, że po prostu, że Walteri się nie spodziewał, że okej, to jest jeszcze ciasne miejsce, bardzo kręte. No i Meksyk jest trudny, okej. Okay. Natomiast mnie to zdziwiło trochę, że nie było żadnej reakcji w momencie, kiedy jeden kierowca walnął w tylne koło drugiego i ten drugi jeszcze oprócz tego miał z tego powodu pękniętą oponę. Natomiast ta strategia Mercedesa. Wczesny pit stop bardzo. Lewis zgłaszał pretensje. Chłopaki, chyba za wcześnie żeśmy to zrobili, o wiele za wcześnie. Natomiast pamiętajmy o tym, że Lewis, i to jest jego też taki znak firmowy, doskonale dba o opony. Widzieliśmy to wielokrotnie. I mimo tego, że dużo marudził, to znowu ostatecznie zrobił niesamowity numer i się udało. Natomiast to nie było aż takie cudowne, znaczy inaczej, to było duże ryzyko, bo to było 47 okrążeń na tym samym komplecie opon, co się wydawało niemożliwe, ale Mercedes miał przesłanki. Bardzo fajnie opowiadał o tym Toto. Były dwa czynniki. Jeden to taki, że widzieliśmy, że musimy podjąć ryzyko, ponieważ startowaliśmy z trzeciego i szóstego miejsca. Łatwiej jest wymyślić jakąś ryzykowną strategię, zakładając, że masz dobry samochód, który dziś mieliśmy i fantastycznych kierowców. Wszystko się zgadza. Dobry samochód, fantastyczni kierowcy, no i powód, żeby zaryzykować, no bo byli tak z tyłu. Kurde, wyścigi są... Nie, Formuła 1 jest kapitalna, nie? To w takich momentach po prostu kocham ten sport. Bo to się rozgrywa w takich... Nie wiem, czy widzicie magię tego w ogóle. Bo macie ułamki sekund na decyzję i to wiecie, do or die, nie? Wóz albo przewóz. Albo się uda i będziesz bohaterem, albo się nie uda i powiedzą, że jesteś głupi. Fenomenalne, nie? Po prostu piękno tego sportu. Musieliśmy zrobić coś innego i widzieliśmy, że Ricardo jechał długo na twardych oponach. Myślę, że przejechał 30 okrążeń i ciągle miał zielone sektory. Zielone sektory na live timingu oznaczają, że ktoś ustanawia personalny rekord tego sektora, tak? Że jest szybszy niż kiedykolwiek wcześniej od siebie samego, a nie od innych kierowców. Jak jest od innych szybszy, no to różowy wtedy jest rekord sektora. To chyba wszyscy wiemy, nie? Chociaż... Znaczy, mam nadzieję, że też oglądają mnie osoby, które tego nie wiedzą, bo chcę, jakby, żeby jak najwięcej osób nie oglądało, więc jeżeli są tutaj takie, no to zielony personalny rekord, co znaczy, że kierowca przyspiesza cały czas, różowy rekord absolutny, czyli jest szybszy od wszystkich innych. Sądziliśmy, że głównym planem będą dwa postoje w boksie, przynajmniej na początku. Ale na pierwszym stincie, na pierwszym etapie, opony zachowywały się tak dobrze i trzymały się znacznie lepiej niż oczekiwaliśmy już w bardzo wcześniej fazie wyścigu, więc zmieniliśmy strategię na jeden postój. Byliśmy dość zaskoczeni, że Leclerc tak wcześnie już zdeklarował się na dwa pit stopy. Natomiast Vettel był dla nas zmartwieniem. Niekoniecznie niepotrzebnie. Vettel ostatecznie okazało się nie był aż tak groźny, ale no co, dojechał bardzo, bardzo blisko, tak czy inaczej. Sepp też podkreślał, że ani Ferrari, ani też Mercedes, bo mówił, że po tym jak gadał z chłopakami, tak, tam na podium czy przed podium, nie spodziewali się, że można tak długo przejechać na jednym komplecie opon. I Seb też zwrócił uwagę na jedną rzecz, że w wyścigu nie było grainingu, który był w piątek i był sporym problemem. I to zrobiło różnicę, że opony nie granulkowały, że zachowywały się inaczej. Zmieniły się warunki, zespoły lepiej się przygotowały. Być może też ciężar. No, dużo czynników, które sprawiły, że jednak no, udało się dojechać do mety na jeden pit stop i do tego jeszcze
nawet na jeden pit stop to względnie spokojnie, ale jeszcze jeden z tak długi stint jak Lewis na jednym komplecie opon. Co tutaj w Meksyku miało nie mieć miejsca? Przypomnę, że w piątek Lewis powiedział, że będą jechali tutaj na 3 albo 4 pit stopy, bo opony tak szybko się zużywają. Więc jaka to jest zmiana między piątkiem a niedzielą, tak? Jeszcze tłumaczył Seb bardzo logicznie, czemu Ferrari traci ostatecznie, tak, że mają szybkie auto i znowu nie wygrali. Brakuje nam docisków. W kwalifikacjach możemy trochę zamaskować nasze problemy dzięki świeżym oponom. Bo to tak to działa, to tłumaczyłem Wam to 100 razy, że pewne niedobory samochodu, to zależy od samochodu oczywiście, ale jeżeli są jakieś nie tak duże, no to na świeżych oponach one mogą zniknąć. Natomiast one potem opony się zużywają i wtedy one wychodzą. Jeszcze ciekawa anegdotka. Przed konferencją Seb usiadł na tym podium i usiadł już z Bottasem, Hamiltona nie było i mówi do swojej PR menedżerki, żeby przyniosła dwa piwa dla niego i dla Bottasa. I one potem stały pod ścianą. Przez 30 minut się męczyli chłopaki, dopóki się nie skończyła konferencja. Pierwsze, co robi Seb, zbiega z podium, łapie te dwa brązowce, podaje Bottasowi, trącili się, na zdrowie i tyle. Czwarty Leclerc, oczywiście zła strategia, ale coś ciekawe, też wziął coś na siebie i to ja strasznie lubię i szanuję w Leclercu, że on zawsze znajdzie coś takiego, że ja też coś mogę zrobić lepiej. Pokora, inteligencja wyścigowa. Okej, strategia nie była dobra, ale ja prawdopodobnie powinienem był zadzwonić, znaczy, no, po prostu na radiu, nacisnąć ten przycisk i zagadać się z inżynierami i spytać się o coś i mieć większą decyzyjność. Starając się pomóc zespołowi w podjęciu właściwej decyzji z mojej strony. To zrobił Seb, czyli no tutaj pewnie trzeba było dopytać o to, co się dzieje z innymi kierowcami właśnie tego typu rzeczy i być może zadecydować zespołem, ale on obiecał wcześniej, że będzie ciszej jakby przez radio i po prostu się nie odzywał. Chociaż wydaje mi się, że chodziło o to, żeby był ciszej przez radio akurat nie o kwestie strategiczne, tylko o kwestie takiej właśnie skarg i płaczy. No ale cóż, no, upara się, że już naprawdę, jak obiecał, będzie ciszej i nie dopytał i bierze to na siebie. To jest super fajne, naprawdę. Muszę się nauczyć z tej sytuacji i mam nadzieję, że to przyjdzie z czasem, tak? że takie rzeczy będzie robił. To jest jego drugi sezon w Formule 1, naprawdę. Ma jeszcze prawo popełniać dużo takich. To się rozbija drobnostki. To jest grupa najlepszych kierowców świata, walczących o setne, czasem tysięczne części sekundy. Więc naprawdę najmniejsze rzeczy robią tutaj różnicę, więc nie ma tutaj co się pastwić też nad Leclerciem. Trzeba raczej podziwiać to, że zawsze szuka tych elementów, w których można się jeszcze czegoś nauczyć i to jest ten element. Bardzo, bardzo fajny. Szkoda, że dopiero czwarte miejsce. Z drobniejszych rzeczy. McLaren nie dostał kory za pit stop Norrisa, niedokręcone koło. Tak od razu było widać, Norris stanął, zaraz potem ściągnęli go z portu na pit stop. Wytłumaczenie sędziów. Nie byli w stanie stwierdzić, czy zespół wypuścił świadomie samochód w takich niebezpiecznych warunkach z niedokręconym kołem. Z jednej strony rozumiem i nawet to jest fair, z drugiej, no, a jak to stwierdzić? No może nawet jeżeli my widzimy w kamerze, no to facet, który stoi z pistoletem i dwóch innych w jednym rogu samochodu, a są cztery i jeszcze dużo innych ludzi, pracuje przy tym, jak to robią w dwie sekundy, tak, w dwie, dwie dziesiąte czy dwie i pół, to nawet jeżeli my to widzimy w telewizorze, to on niekoniecznie musi to wiedzieć. On nie musi tego widzieć, więc jak to stwierdzić? No, znaczy kolejny przykład, moim zdaniem, gdzie FIA postępuje bardzo źle. Ja nie mam nic przeciwko McLarenowi, natomiast no, albo ktoś wyjeżdża z niedokręconym kołem i dostaje karę, albo nie dostaje kary i to już nie nas interesuje, czy oni wiedzieli o tym, czy nie wiedzieli. Po prostu, no to jest tego typu decyzje i tego typu właśnie ciągłe żonglowanie regulaminami i interpretacjami widoczne w tak wielu aspektach, w tak wielu wyścigach, to jest największy problem sędziowania. Brak konsekwencji. No i Torpeda dostał 10 sekund za to, że pod sam koniec przywalił w tego Hulkenberga, próbując go atakować i wywalił go na ścianę. Oczywiście Daniel nie jest Leclerkiem i nigdy nie będzie, dlatego nie zobaczył w tym absolutnie żadnej swojej odpowiedzialności. To było ostatnie okrążenie, ostatni zakręt. Oczywiście on miał problemy z oponami, więc starałem się jakby wstawić mój nos tam, gdzie się dało, a on zamknął drzwi. Nie wiem, jak ujrzą to sędziowie, ale dla mnie to jest tak, że to było ostatnie okrążenie, ostatni zakręt, musisz walczyć. Z jednej strony ma rację i nawet Hulk nie miał do niego pretensji, chociaż mówił, że zostawił mu miejsce, ale to rozumie. Natomiast, no to znowu, dlatego Kwiat nie będzie Leclerkiem, tak? Bo w takiej sytuacji kierowca
Nic, bo Kwiat jest mega dobrym kierowcą, moim zdaniem. Jest bardzo szybki, bardzo go szanuję. Natomiast ma jakiś czegoś mu tam brakuje i to jest właśnie ten brak. To jak poprzednio, jak z Formuły 1 odpadał, to problem jego polegał na tym, że choćby, wiecie, no, staranował pół stawki, albo wziął na starcie wsteczny i staranował pół stawki, tak, zamiast jechać do przodu, to by mówił, że to była wina innych. I tak było, no realnie. Cofnijcie się, zobaczcie różne sytuacje, posłuchajcie, poczytajcie, co on mówił wtedy. Nigdy, nigdy nie był winny. I tutaj też widzi zero swojej odpowiedzialności w tej sytuacji, dlatego też ostatecznie, mimo tego, że wrócił moim zdaniem lepszym kierowcą teraz i generalnie co do zasady jest bardzo dobrym kierowcą, no to jednak no raczej no Verstappena by nim nie zastępował, co może głupio brzmi po takim wyścigu jak ten i ostatnich kilku wpadkach Maxa, ale Max przynajmniej jest od niego jeszcze szybszy, tak? I jednak no jest. Jeszcze jedna fajna rzecz. Max był wkurzony na to, że Lewis, że zaakceptował, że okej, że takie są przepisy, że dostał karę tego cofnięcia trzy pozycje na starcie, ale był wkurzony o to, że Lewis nie dostał takiej samej kary, kiedy były żółte flagi czy sygnały. Natomiast no tutaj, tak jak Lewis normalnie jest nietykalny i to jest w pełni wytłumaczalne tym faktem, tak wydaje mi się, ja nie wiem, czy faktycznie tam był czas, żeby on był w stanie zareagować, bo to Bottas się rozbił, po chwili wypada Hamilton, więc powiedzmy, że tutaj to jest tak na granicy, że można to jakoś wybronić, ale rozumiem też punkt widzenia Maxa. Jedna z tej sytuacji zostało przepuszczone, moim zdaniem, ja nie wiem, czy to nastąpiło, czy nie, ale jeżeli dochodzi do takiego wypadku w ostatnim zakręcie i twój kierowca jako ostatni robisz szybkie okrążenie, to co robisz od razu, to wchodzisz na radę i mówisz abort the lap, anuluj okrążenie, bo to jest oczywiste, że to jest po pierwsze niebezpiecznie, a po drugie, że tam będzie żółta flaga. Więc no ja wiem, że to jest też trudna decyzja, ale zespół powinien jakoś zareagować. Więc pytanie, czy zareagowali i Max to olał, czy tego nie zrobili i wtedy to jest ich wina, dlatego, że się z nim za bardzo pieszczą, tak, bo się boją. Tak czy inaczej, jest to współodpowiedzialność ekipy za ten incydent. To nie spoczywa tylko na Maxie, że zrobił coś takiego. Chociaż oczywiście to on prowadzi, no i jako kierowca, no on jest kapitanem tego statku, tak? Tego samolotu. I no, jak ktoś prowadzi, jest kapitanem, no to on. Jego jest to decyzja, ale zespół jest od tego, żeby mu w tym pomagać, tak? Oto jest to radio właśnie. Na koniec parę słów na temat WRC, dlatego że dziś bardzo fajne rozstrzygnięcie. Mamy jeszcze przed nami Grand Prix Australii, ale już w Radzie Hiszpanii Ott Tanak został mistrzem świata, czyli po 15 latach mistrzem świata w WRC jest nie Francuz, jest nie Sebastian, jest Estończyk i Ott. Jest to naprawdę kapitalny kierowca. A, był drugi w ogóle. Pierwszy wygrał Thierry Neuville w Hyundai'u, drugi był Ott Tanak i co jeszcze, wygrał Power Stage. Ostatni odcinek specjalny jeszcze przywalił. I to jest właśnie, to mówi wszystko, jaki jest Tanak. Bezkompromisowy, bo nie musiał go wygrać. Bezkompromisowy, mimo tego, że no, nie musiał, jeszcze do tego rozwalił wszystkich na ostatnim odcinku specjalnych i zgarnął 5 punktów bonusowych za zwycięstwo na tym odcinku. No, po prostu cały Ott i kwintesencja tego człowieka. On przez lata na tym cierpiał. Jeździł zawsze bezkompromisowo, miał dużo, dużo dzwonów. Jego historia jest podobna do historii Roberta, mówiłem o tym już. W pewnym momencie załamanie kariery, nikt go nie chce w WRC, myśli o tym, żeby zmienić pracę, żeby się zająć jakąś normalną rzeczą. Potem Demak chce mieć jakiegoś kierowcę, Demak, który idzie ze sportem, Demak producent opon, wystawić swój samochód taki fabryczny i ostatecznie Tanak do niego trafia. Drugi oddech kariery, potem przejście do głównego zespołu M-Sportu w M-Sporcie, potem jazda jeszcze z Ogierem, kiedy Ogier walczył swój tytuł pierwszy, z M-Sportem oczywiście pierwszy, bo nie pierwszy w karierze. Więc jeszcze dużo nauki od mistrza, którego i tak już bardzo mocno podgryzał i cisnął naprawdę mocno. Też trochę tam błędów w sezonie, też świetna jazda i po prostu cały rozwój i w końcu mamy kierowcę, który tą metodą prób i błędów i po tych wszystkich dzwonach znalazł taki balans między prędkością a dojeżdżalnością do mety, że moim zdaniem jest teraz najlepszym kierowcą świata, nic nie mówiąc Sebowi Ogierowi, bo Seb Ogier, pamiętajcie, jeździ w zespole, o czym się mówi od dawna na zapleczu, co też trochę widać, które no niestety zlewa tak naprawdę w dużej mierze. No, działania Citroena zupełnie nie pasują do tego, jak się teraz walczy w WRC, skala ich działań, zarówno jeśli chodzi o liczby wystawionych samochodów i tego, co się mówi w środku, typu, że na przykład w jakimś tam rajdzie zamorskim nawet nikt po kierowcę na lotnisko nie wyjechał. Tak? Kierowca wchodzi na lotnisko, naprawdę ma dużo zmartwień i musi szukać, wiecie, okazji, żeby dojechać do swojego hotelu, bo zespół nawet o to się nie zatroszczył. I to nie znaczy, że oni mają problemy tylko w logistyce, to znaczy, że mają problem generalnie w ogarnięciu bardzo, bardzo wielu rzeczy. To jest zawsze element większej całości. Natomiast nawet gdyby Ogier jechał tak samo dobrym samochodem, w tak samo dobrym zespole,
nie jestem przekonany, czy by pokonał Tanaka. Tak dobry jest moim zdaniem Oit. Są oczywiście plotki, że Oit ma przejść do Hyundai'a. Ponoć mówi się, że to jest 50-50, że chce ponoć dużo pieniążka, tylko 11 milionów euro. Ja bym bardzo chciał, żeby przeszedł, dlatego że Hyundai moim zdaniem byłby już mistrzem świata minimum dwa razy, gdyby nic nie mając Thieriemu, który moim zdaniem jest trzecim najlepszym kierowcą świata rajdowym, czyli to jest ciągle bardzo, bardzo wysoko, to jest garstka, no to jednak gdyby miał w samochodzie Ogiera, to by prawdopodobnie mistrzostwo wygrał, albo właśnie Tanaka, więc teraz fajnie było, gdyby przeszedł i zdobył tytuł w kolejnej innej ekipie, bo Hyundai ma potencjał na tytuły. I no tutaj w tym układzie, w Toyocie ostatecznie to Tanak jest tym kierowcą liderem, który no, no jest dostatecznie lepszy i od Chrisa Nick, i od Latwali, który zdaje się pożegna się z Toyotą. Po tym sezonie, tak się mówi, Chris Meek ma być przyklepnięty, natomiast Toyota straciłaby lidera i kogo co zrobić. Chris, którego uwielbiam, jest super szybkim kierowcą, nie jest kierowcą na rangę walki Mistrzostwa Świata. Przynajmniej dotychczas nie był, tak nie pokazał tego. Jego jakby współczynnik przygód no, nie zmniejsza się z doświadczeniem. Albo zmniejsza się niewystarczająco, nie tak jak Odrze, miał ich dużo, dużo, dużo i one spadały i prawie ich nie ma w ogóle, tylko no tak ciągle ma ich dużo. No i w tym momencie może nie wezmą Ogiera, bo wiecie, słyszałem plotkę, że Citroen może się wycofać z WRC nawet już po tym sezonie. Dużo ciekawostka, zobaczymy, czy tak to się wydarzy. Oczywiście także Kajto startował w Hiszpanii, jak rozumiem kończy sezon, no bo następna jest Australia, to nie jest, zdaje się, zabudżetowane. Był trzeci w Hiszpanii, to było jego piąte podium w tym sezonie. Na razie zajmie drugie miejsce w WRC2, ale może spaść, bo trzy załogi jadą jeszcze do Australii, które mogą go wyprzeć. Znaczy, Lubel już jest z przodu, tak czy inaczej. I trzy punkty przed Kajtanem, a jeszcze będzie w Australii. Potem jest Guerra, który traci 13 punktów do Kajtana, więc może go wyprzedzić, jak w Australii zdobędzie dużo punktów, a będzie wystarczyło w zasadzie dojechać chyba, żeby... Nie, będzie musiał być trzeci, czyli w zasadzie wystarczy dojechać, żeby Kajtana wyprzedzić. No i Andolfi, który traci 24 punkty, więc Andolfi musi wygrać, wtedy Kajton niestety spadnie z podium WRC2. Sytuacja Kajtana byłaby inna, gdyby nie awaria samochodu w Argentynie, tak? Gdyby to Polo nie było ciągle zbyt awaryjne, gdyby mu się koło nie wypięło, no i gdyby w Walii nie było o jednego kapcia za dużo. No to wówczas to podium byłoby pewniejsze, być może nawet mistrzostwo, ale takie są rajdy, niestety. I co? Moim zdaniem bardzo dobry sezon w wykonaniu Kajtana i Maćka Szczepaniaka. Jedno zwycięstwo w Turcji, pierwsze zwycięstwo w WRC2, bardzo ważny krok i trzymamy kciuki, żeby był budżet na przyszły sezon i na przyszłym sezonie walka o mistrzostwo. No inaczej być nie może, tak więc naprawdę dobry, solidny sezon. No tutaj co? Trzecie miejsce w Hiszpanii. No to co prawda wyprzedził Kajtan jeszcze taki jeden kierowca pod koniec, ale z kolei Lubert miał przygodę i spadł, mimo tego utrzymał. Lindholm wyprzedził Kajtana, wygrał Kamili w ogóle w WRC2. Natomiast cały czas, no podium dojechane bardzo dobrym, solidnym tempem, bardzo dobrą jazdą, więc gratulacje, super fajnie i trzymamy kciuki. Na bazie tego doświadczenia Kajtan w przyszłym roku może zostać mistrzem w WRC2, za co będziemy trzymać kciuki, tak? Niech to się stanie, dlatego że to jest nasz najlepszy, aktywny kierowca rajdowy i z całą pewnością jeden z najlepszych naszych kierowców rajdowych w historii, jeśli nie najlepszy. Tak więc absolutnie, no, gratulacje dla chłopaków i mam nadzieję, że w przyszłym sezonie wrócą na trasy WRC2 i zapną ten tytuł. Póki co dziękuję wam bardzo za spotkanie, za to niesamowite Grand Prix Meksyku. I co, jak mi się uda dolecieć do kraju szczęśliwie, to spotkamy się znowu w kolejnym vlogu. Póki co, do zobaczenia.